się żywym Bogiem, bo ja spotkałem się, ale w sytuacji bardzo tragicznej. Mając 24 lata, byłem w śmierci klinicznej, leżałem w szpitalu, lekarze nie dawali mi nadziei. Już schodziłem z tego świata, ale Bóg mnie dotknął, Bóg mnie uzdrowił, to był cud. Lekarze powiedzieli, że nic medycznie już nie mogli mi pomóc, ale Bóg, żywy Bóg, dotknął mnie i uzdrowił ze śmierci klinicznej. Byłem już na tamtym świecie, ale Bóg okazał mi łaskę i Bóg jest żywy, Bóg jest prawdziwy i Bóg chce dotknąć twojego życia, do twojego serca. On chce zmienić twoje życie, ale przede wszystkim objawi swoją miłość do ciebie, że jest realny, że chce zająć się twoim życiem, że chce ci pomóc. Bóg jest bardzo dobry. Bardzo dobry, pełen miłości dla ciebie. On mnie uzdrowił. On mnie dotknął i zmienił moje życie. Zmienił moją rodzinę. Dotknął mnie. Dał mi wszystko to, co lepsze. Poznaję go każdego dnia, bo Bóg daje się poznać. I on mnie uzdrowił z takiej choroby, która jest nieuleczalna. Z choroby rak krwi. To był rak krwi. I ja już umierałem. Ale Bóg jest żywy. I Bóg chce uzdrowić każdego. Każdy, który ma potrzebę, może mieć zaspokojoną, bo Bóg jest realny. Bóg jest żywy. Więc zapraszam, abyś szukał Boga, abyś spotkał się żywym ogniem, bo On jest realny i żywy.